Zasadniczo dokumenty mówią, że mamy unikać takiej sytuacji, że przed Najświętszym Sakramentem odprawiamy jakieś nabożeństwa ku czci Matki Bożej i innych świętych. Też trzeba przyznać, że w różnych momentach historii dochodziło do pewnego rodzaju, nie wiem czy można to tak określić, ale takiego uprzedmiotowienia. Ale ja to tak bardzo traktuję jako przygotowanie do, do mszy świętej i pogłębienie tego, co przeżywam na mszy świętej. Cześć, tu ekipa zwierzęcia liturgicznego. Kończymy roczek, i słuchajcie, mamy dla Was taki mały prezencik. Mały. Łukaszu. Nie mały. Ci z Was, którzy nas oglądają na YouTubie, no właśnie, powiedziałem, oglądają, bo od dzisiaj zobaczycie nie tylko zaślepkę z genialnym skądinąd logo zwierzęcia liturgicznego, ale zobaczycie też naszą trójkę. Tak właśnie wyglądamy. Pozdrawiamy tych, którzy nas oglądają, ale oczywiście nie zapominamy o tych, którzy słuchają już od roku. Dzięki, że z nami jesteście na Spotify, iTunesie i innych kanałach podcastowych. Chcemy kontynuować tę przygodę zwierzęcia liturgicznego. Tematów nam nie brakuje. Dzisiaj będziemy kontynuować przyglądanie się różnym obrzędom i księgom obrzędowym kościoła, i tych tematów tak ciągle gdzieś nam wyskakuje, coraz więcej, coraz więcej mówimy. O tym też jeszcze będzie odcinek, więc skoro przeżyliśmy cały rok. I tematy się nie skończyły, znaczy, że chyba jeszcze z nami trochę będziecie musieli pobyć, jeśli chcecie, oczywiście. Do czego gorąco zapraszamy, bo jeszcze w tych najbliższych odcinkach, myślę, że poruszymy dużo tematów, które. No, nie są może tak na co dzień dyskutowane w kościele, a myślę, że warto, warto gdzieś to wspomnieć i też swoją wiedzę poszerzyć. Ja sama się dość zaintrygowałam, szczególnie dzisiejszym tematem, bo chcemy porozmawiać o kulcie tajemnicy poza Eucharystią. Kulcie tajemnicy Eucharystii! Poza Świątą. Poza świętą. Tak, tak. Widzicie, <laughs> <się>? nawet słowo. <laughs> Łatwo się pogubić. <laughs> Ale to się za chwilę wszystko ułoży i wyjaśni, mam nadzieję. Mamy tutaj ze sobą taką podstawową książkę na ten temat. Książkę, jeśli już kojarzycie, może z Waszych doświadczeń zakrystyjno-kościelnych. W sumie wszystko, co jest liturgiczne, ma jakąś książkę, prawda? Jest gdzieś jakiś taki oficjalny e, e, rytuał, tak to się nazywa, rytuał obrzędowy, i korzystamy z tego, no właśnie oczywiście, odprawiając Mszę Świętą, choć o samej Mszy Świętej, czyli o Eucharystii celebrowanej jako sakrament Eucharystii, dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o tym, co z Eucharystii wyrasta i co do niej prowadzi, czyli jakie są formy. Właśnie nabożeństwa czy kultu eucharystycznego poza samym wydarzeniem przy świętej, i o tym jest ta książka. Czyli będziemy rozmawiać o uczcie bez uczty, tak? To, takie, to jakieś, co, co, co coś nie działa, się dzieje, nie? Na I patrzeniu się na co? Chleb, który jednak, jest Lidio, uff, uff, dobrze, herezji unikamy, ale wygląda jak chleb, smakuje jak chleb. A zatem mamy cały wielki, tajemniczy pomysł, no oczywiście on się wiąże z tym, co, co, co jest Eucharystią, tak? Czyli, że mamy chleb, który według słów Jezusa staje się jego ciałem, no ale dlaczego właśnie mamy poza kontekstem uczty patrzeć? Ale Łukasz, próbowałeś kiedyś wytłumaczyć, po co my to robimy komuś, kto tak zupełnie zewnątrz przychodzi do kościoła, bo msza święta albo jakieś obrzędy, to jeszcze, mm -hmm. jeszcze jakoś pójdzie, nie? No ale tak siedzieć to i msza patrzeć. Z też na... nie jest łatwo, nie? Msza no, jest ale... nudna, dlaczego msza jest nudna, no, ale... dlaczego powtarzamy, nie? To nie jest taki hop ale. Ale siedzieć <laughs> i patrzeć się przez godzinę na małe, takie okrągłe coś. No właśnie, ja myślę, że to, to, to jest trochę kontrowersyjne, <laughs> chyba nie? <Okroby> coś. <laughs> z a... zewnątrz wygląda źle, tak? <laughs> Albo dziwnie, przynajmniej dziwnie, nie? A tak myślę, że może łatwiej jest wyjaśnić bycie w ciszy. I w ogóle powiemy sobie dzisiaj też o różnych formach e, kultu Eucharystii. Nie wszystkie są ciche. Tak, tak, zakładam, że pewnie z tego, co pytasz teraz, ty zakładasz, że miałbym wyjaśniać. Właśnie taką formę adoracji, kiedy nie dzieje się nic poza tym, że osoba. E? No tak dziwnie, nie? Albo siedzą, albo jeszcze są zgromadzeni w ogóle czegoś, mm -hmm. tak? I coś śpiewają. A właśnie, bo mogą być śpiewy, i słowa, i lepsze świętego. A to już w ogóle, słuchajcie, będziemy dzisiaj porządkować to wszystko, co się może dziać w kontekście najświętszego sakramentu po mszy świętej, albo przed mszą, po prostu poza mszą. Bycie w ciszy, tak wrócę do tej mojej pierwotnej myśli, ono chyba jest atrakcyjne. Mam wrażenie, że cisza jest w ogóle teraz atrakcyjna. No, to jest taki trend w dzisiejszych nie? czasach. Właśnie tak. cały ten koncept mindfulness, uważności, takie wejście medytacji, w siebie, trochę medytacji. Nie tylko chrześcijańskiej. Mhm. Więc jeszcze siedzenie w ciszy, słuchajcie, ja mieszkam przy kościele, który jest w centrum Krakowa, odwiedzany przez setki turystów dziennie. I on jest oczywiście piękny, jest, jest wielki, jest gotycki, czyli taki mistyczny, nie to się kojarzy. Wiecie, te ostre łuki, które wystrzeliwują w górę. Ja widzę ludzi, którzy siedzą, tam nie ma adoracji u nas w kościele takiej y, uroczystej adoracji z wystawieniem najświętszego sakramentu. Po prostu jest duża cicha przestrzeń z jakąś taką tajemniczą gotycką e, aurą. I ci ludzie, którzy wchodzą, oni często siadają i po prostu, no, chcą być. Chcą siedzieć. Taki fenomen po prostu zapadnięcia się trochę w taką mistyczną, pozaczasową ciszę. Ale to nie o to chodzi w adoracji, prawda? No to dlatego pytałam. No, to, no właśnie. No to co? To Kościół, ruszamy. To ruszamy! Historia? Tak, tak. Skąd to się dzieło w Tak, ogóle? tak. Łukasz, opowiedz. <noise> Jak dawno, to było? Dawno, dawno temu. Za górami, za lasami. No, Czy święty to... <noise> Jacek <szedł> z monstrancją? <noise> oh, kij w mrowisko, ale nie, nie dam się sprowokować. Nie, 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 nie będzie o historii okay, monstrancji okay. teraz. I e, święty miasku, który z Kijowa wyniósł na święty sakrament. No właśnie. Czy w monstrancji? Nie, to, to inna, nie, opowieść. inna opowieść. I z innym gościem. Tak, tak. No, oczywiście słuchajcie, że to nie jest chyba takie oczywiste, że chrześcijanie, którym Pan Jezus powiedział bierzcie i jedzcie, to czyńcie na moją pamiątkę. E, czyli czyńcie, róbcie, celebrujcie, że ci chrześcijanie, którzy spotykali się w ten dzień zwany Dniem Słońca, jak nam opisują pierwsze źródła, że celebrowali zarówno słowo, tak? dali te pamiętniki apostolskie, jak mówi Justyn Męczennik koło połowy II wieku, jak też łamali chleb, modlili się, uwielbiali, no, że będą zachowywać poza to wydarzenie Eucharystii te postaci, no właśnie, przede wszystkim chleba, wina nie, prawda? No też przyznajmy sobie, że nie zawsze to robiono. Nie? I nie że, zawsze to robiono. E, myślę, że w polskich warunkach trochę się wydaje oczywiste, że jest coś takiego jak adoracja, i że jest tabernakulum, i ono jest wszędzie, nie? Mhm. Ale no, kiedyś. No nie zawsze. Nie? nie, nie, nie. To znaczy, mamy takie źródła, które mówią o tym, że w ogóle chrześcijanie brali ze sobą fragment Eucharystii, tego konsekrowanego chleba. Oczywiście dla chorych to jedno, nie? że diakoni mieli zanieść chorym. Ale są takie źródła, które pokazują, że istniała praktyka zabierania do domu po prostu. Bełcherskie było tylko raz w tygodniu, w niedzielę, ale że chrześcijanie sami jakby się komunikowali, czyli przyjmowali komunię w ciągu tygodnia. Są takie zapisy, które na przykład mówią, że jeśli masz niewierzącego męża, czy niewierzącą żonę, upewnij się, że ten najświętszy sakrament nie będzie sprofanowany. Czyli założenie jest takie, że ty bierzesz do domu, gdzieś tam sobie trzymasz i spożywasz w ciągu tygodnia, i żeby na przykład właśnie no, ten niewierzący nie potraktował tego jako zwyczajny chleb. No, niektóre mhm. kościoły wschodnie do tej pory tak mają mnie, że można zabrać ze sobą w, do, w podróż na przykład najświętszy sakrament, nie? że e, dla nas jakby to, te, ten kult Eucharystii albo to, że jest przechowywany z taką czcią, w specjalnym miejscu. OK, natomiast te, to podejście w historii było bardzo różne. Nie? Że, też jakby, że że to jest coś, co jest właśnie na drogę, jako pokarm na drogę, to było obecne w różnych, w mm -hmm. w różnych formach i w różnych praktykach. Nie? Oczywiście, kiedy Eucharystie były celebrowane w tych pierwszych wiekach w domach, no to też. Wiadomo, Rościej. że troszeczkę inna była mentalność, tak? Po Konstantynie mamy już troszeczkę inne podejście, i Najświętszy Sakrament rzeczywiście był przechowywany w różnych miejscach. Często on nie był jakoś tam specjalnie no, ujednolicone, prawda? Że mogło to być osobne pomieszczenie, na przykład zakrystia, mogła to być forma jakiejś takiej ozdobnej skrzyni. Trochę przypomnienie arki przymierza. Albo coś podwieszonego, nie? Że się tak, tak w ogóle na terenie tak. Francji, to, to już jest tam gdzieś końcówka chyba pierwszego milenium, ale później to się rozwijało, że te, e, jakby nawet, no, jakby to nazwać, no, no przedmioty, tak? czy te, te, te e, naczynia, tak? gdzie przechowana Eucharystia, one miały kształt gołębicy. I ona wtedy wisiała rzeczywiście nad ołtarzem. Były tylko dokumenty, które mówiły, żeby zawsze zabezpieczyć, żeby... To już jest no, to drugie tysiąclecie, kiedy podkreślamy to, żeby nie dopuścić do jakichś nadużyć. Tak? Coraz bardziej podkreślamy, żeby ta Eucharystia była dobrze, pilnie strzeżona. Kluczyk, nie? księża mieli pilnować gdzieś tam. Kluczyk nie mógł gdzieś sobie leżeć, na wisieć. Prawda? Na haczyku Doświadczenia nie, za nie, nie. Rzeczywiście. No ale właśnie, coś się dzieje ciekawego w tym drugim tysiącleciu, prawda? Ja nie wiem, czy litka masz pomysł, tak trochę już znając historię kościoła, co tam się mogło wydarzyć? Znowu przepytuję, nie? No, no cały, cały czas egzaminy, cały no czas słuchaj. egzaminy. Chodzi o to, żebym, wiesz, nie był tym jedynym, który tutaj wydobywa z siebie jakieś mądre rzeczy. Ale to już na naszych, w naszych odcinkach się przewinęło, nie? że był taki moment, jakiś XII-XIII wiek, kontrowersje, no wcześniej już troszeczkę były takie kontrowersje wokół Eucharystii. Czyli no, czym ona jest, prawda? Co to znaczy, że, że, że ten chleb staje się Chrystusem? I jednocześnie też liturgia się zmienia. Ludzie, kongregacja, zgromadzenie wiernych, coraz mniej mogą robić, nie? To też ten taki temat troszkę uproszczeniu już omawialiśmy, ale niektórzy badacze po prostu tak mówią, że no, jak ludziom zabrano śpiew, bo teraz już tylko schola śpiewa, nie całe zgromadzenie, Ludzie przestali rozumieć powszechnie łacinę, kanon w ogóle też się wyciszył, czyli te słowa modlitwy eucharystycznej są odmawiane przez przewodniczącego po cichu. To ci ludzie, no, bardzo chcieli coś jednak mieć z tej mszy, i pojawiło się pragnienie widzenia hostii, że mam zobaczyć. No i stąd właśnie ten gest podniesienia postaci eucharystycznych, czyli chleba, a potem jeszcze kielicha, w pierwszym tysiącleciu tego nie było. Bierzcie, to, 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 to nie jest koniecznie gest pokazywania takiego podnoszenia, prawda? No i skoro już mamy podniesiony, no to chcemy długo obserwować, chcemy adorować, wchodząc dzwonki, wchodzi takie myślenie, że, że to jest właśnie taka centralna część mszy, kiedy kapłan podnosi chleb, który stał się ciałem pańskim, a teraz my wierni, zwykli, tak? Możemy się po prostu tak nasycić tym widzeniem. No i to jest gdzieś w uproszczeniu dużym oczywiście, może geneza monstrancji, czyli też tego pragnienia, żeby adorować, widzieć te postaci poza samą Akcją Brzy Świętej. No, a też można wspomnieć jeszcze o tym, że to były czasy, kiedy już nie jest tak oczywiste, że przystępujemy do komunii. Nie? No bo fajnie mówić o uczcie, mm -hmm. ale w sytuacji, w której no, Sobór Laterański IV zresztą już nakazał, nie? że katolik musi raz w roku przyjąć tę komunię, no, taka trochę, taki trochę nakaz, tragedia, albo no, bo nakazywać pierwszym chrześcijanom, że oni muszą przystępować do komunii, no to pop 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 popukać się w głowie. Nie? Natomiast w tej sytuacji, mm -hmm. jeśli komuś trzeba nakazać, to znaczy, że jest jakaś, jakiś Jakiś lęk i w tej sytuacji, Bariera. w tym dystansie, mm -hmm. żeby chociaż widzieć, nie? żeby w jakikolwiek sposób mieć kontakt z nim. Nie? Pytanie, o właśnie później się będzie rozwijała cała ta tradycja tej komunii duchowej co ta, cokolwiek to jest, cokolwiek to oznacza w różnych momentach historii nie? ale jakakolwiek możliwość, żeby uczestniczyć, kiedy no, nie przyjmuje w ten sposób, nie uczestniczy w tej, w tej uczcie w taki sposób, już wyraźny dla mnie. Nie? A jak to ma się do teraźniejszości? No bo teraz tak naprawdę codziennie możemy uczestniczyć w eucharystii, codziennie możemy Pana Jezusa przyjąć, też, no możemy też po prostu nawiedzić kościół i tam modlić się przy tabernakulum. Dlaczego nadal są te adoracje w ciszy? Skoro jesteśmy już bardziej uczestniczący w tej mszy jako wierni. Albo bez ciszy, nie? Albo bez ciszy albo bez ciszy. Dlaczego w ogóle jest taka pobożność, albo raczej nie pobożność, tylko kult. Eucharystii poza mszą świętą. No, wiesz to odbiję piłeczkę i to nie jest przepytywanie o, mm. wiesz, fakty, ale może o twoje <laughs> doświadczenie. Modlisz się adoracją? W sensie lubisz? Tak, tak, ale no ja to tak bardzo traktuję jako przygotowanie do, do mszy świętej i pogłębienie tego, co przeżywam na mszy świętej. I no myślę, że to też jakby kwestia tego, że trafiłam na dobrą katezę liturgiczną, o której już tu niejednokrotnie wspominaliśmy. I że po prostu to jest takie no moje gdzieś po prostu prywatne, takie wejście głębiej w tę tajemnicę, którą przeżywam na, na mszy świętej. Więc ja jestem jak najbardziej za opcją, że warto, ale szczególnie ta adoracja, adoracja w ciszy, no bo gdzieś majówki. I <noise> inne formy pobożności. Ej, co, nie lubisz litanii? No, lubię, lubię, ale. <noise> Tylko, jak to połączyć? Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i śpiewamy, no właśnie, o Bożej. Tak, Matce no jeszcze Bożej. Różaniec to przecież jest o życiu Jezusa. A no tutaj te wszystkie wezwania, które no też są swoją drogą czasem ciekawe i niezbyt może zrozumiałe mhm. dla przeciętnego modlącego się litanią loretańską w parafialnym kościele. No, punkt w ogóle. To znaczy, zrozumienie to będzie klucz. Połączenie różnych aspektów, nie? Ale jeszcze wrócę do, do, do w ogóle tego, dlaczego adoracja istnieje. Bo myślę, że mówiąc o Twoim doświadczeniu, Litka, w sumie też zacytowałaś najbardziej taki istotny argument Kościoła. O tym też w tej dobrej czerwonej książce jest. Czyli w... katechezali, tak, ten Ale łączność Eucharystii, czyli. Tej czynności liturgicznej, sprawowania uczty, ofiary i uczty, z tym wszystkim, co się wydarza z Najświętszym Sakramentem przed i po. Czy powiedzmy ten przedmszalny i pomszalny kult Eucharystii. Święty Augustyn już mówił, że my jako chrześcijanie przyjmujemy to, co wcześniej uwielbiamy czy adorujemy, że adoracja ma prowadzić do przyjęcia jeszcze głębszego. A to nie jest takie punktowe. Całe życie jest tak naprawdę życiem komunii, czyli przyjmowania i wchodzenia w jedność. No i to rodzi adorację, adoracja prowadzi do jeszcze większego pragnienia jedności. I to jakby jest takie sprzężenie zwrotne, nie? Ciekawe, myślałem, że Marcin Luther był bardziej krytyczny wobec adoracji, tak sobie dzisiaj czytałem. Nie wiem, jakie masz doświadczenia też z czeskimi protestantami, Tereza, ale... Sam, sam Luther, właśnie, tylko powiem, co, co, co znalazłem u niego, nie? że on był przeciwny, może bardziej takim procesjom typu Corpus Christi, czyli Boże Ciało, czyli takiemu, właśnie trochę, co przynajmniej on postrzegał jako magiczne traktowanie Najświętszego Sakramentu, hmm? że, że, że teraz jakaś ta moc spłynie, prawda? I uważał, że może to jest niebezpieczne dla wiary jednostki, no bo dla niego to jest kluczowa kategoria, ale na przykład adoracja taka no, w formie klasycznej, czyli Uwielbienie postaci eucharystycznych chleba, który rzeczywiście jest Chrystusem, jest Jego ciałem, jest Jego obecnością, no to luter pisał tak raczej właśnie, że ani tego nie potępia, można, nie musi się w wolności, a przede wszystkim chodzi o to, żeby było to poprzedzone zdrową wiarą i przylgnięciem do słowa. Nie? To osobiste przylgnięcie do słowa. Myślę, że tu by można było zwrócić uwagę trochę na, aspekty, na dwa aspekty. Nie? Po pierwsze, mamy trochę inną sakramentologię i inne rozumienie e, sposobu obecności Chrystusa w Eucharystii u Lutra, albo bardziej no, w późniejszej historii rozumienia tego, e, inne rozumienie u nas. Nie? W sytuacji, w której na przykład e, nie ma zwyczaju we wspólnotach protestanckich przechowywania, nie? nawet jakby jak nie ma zaprzeczenia obecności Chrystusa w, e, pod postacią chleba, no tak, to jednak w sytuacji które nie ma zwyczaju przechowywania i zakładamy, że te dary mają zostać spożyte podczas celebracji, no to wtedy trudno o, trudno o adorację. Natomiast właśnie chodzi o skupienie się na tym wydarzeniu, nie? na tym wydarzeniu, na tej pamiące. I druga sprawa jest, no też trzeba przyznać, że w różnych momentach historii dochodziło do pewnego rodzaju, nie wiem czy można to tak określić, ale takiego uprzedmiotowienia. Nie, no, hmm. więc kiedy Właśnie, tak? urzeczowienia, tak, że ten najszczęśliwszy sakrament jest jako taki przedmiot, nie? A ja myślę, że można mieć trochę takie doświadczenie w różnych kontekstach, nie? Że gdzieś się go tak stawia i my darujemy okej, okay, pana Jezusa, ale musi być ten. Teraz cudy słów, ja wiem, brzmi to źle, ale przedmiot, tak, e, nie, który gdzieś tam jest, jest to jakiś element przestrzeni i on musi być obecny, nie, no to, to trochę zaprzecza temu, temu, o co chodziło z Eucharystią, z ucztą i nawet z czcią oddawaną, oddawaną Bogu w ten sposób poza Eucharystią, nie? Więc dla mnie na przykład ten wątek, kiedy. Właśnie. Kiedy wystawienie, a kiedy nie, to jest ciekawe. Nie? Taka hmm. obserwacja nie? To różnych obrzędów, to jest dla mnie całkiem, całkiem ciekawe doświadczenie. Też dodam jeszcze, bo mówiliśmy o protestantach, ale hmm. prawosławni na wschodzie nie mają zwyczaju adoracji. Choć przechowują najświętsze postaci. Rzeczywiście ta starożytna praktyka, żeby przechowywać dla chorych, to, to jest, ale wręcz takie pokazywanie... To szłoby pod włos. Czytałem ostatnio takie opracowanie, gdzie no właśnie było wprost powiedziane, że przez to, że to jest święta obecność Boga, to my chcemy to skrywać, a nie pokazywać. Że to no na przykład prawda? można przechowywać w zakrystynie. To mm -hmm. też były takie momenty, ale dla mnie zawsze było takie ciekawe doświadczenie. W Czechach też rzadko, ale na Zachodzie to już bardziej, kiedy mamy, kiedy mamy ten moment Wielki Piątek, a później Sobota. Nie? Kiedy w polskich kościołach to, to, to mamy zwyczaj Bożego Grobu i adoracji przy Bożym Grobie, a jest wystawienie. Okej, okay, jest welon, tylko cały czas jest wystawiona monstrancja. Nie? Dla mnie takie bardzo przejmujące są te momenty, kiedy by się przyszło do kościoła, gdzieś, który jest rzeczywiście pusty. Nie? Czyli się wynosi najświę... nie zobaczysz tak, na wynosi się sakrament tak. do zakrysty, gdzie jest przychowany jako wyjatyk i tyle, nie? W sytuacji, w której ktoś umiera, i tylko, tylko wtedy. Nie można udzielać nie? poza msiąc, poza liturgią. Tego wtedy masz się tak. takie doświadczenie kościoła, który jest pusty i jego obecność jest gdzieś, gdzieś ukryta, nie? Gdzieś schowana. I to jest nawiązane do, do tych starożytnych i nawet średniowiecznych praktyk, że Najświętszy Sakrament był przechowywany niekoniecznie w przestrzeni głównego kościoła, ale chociażby w zakrystii mam ma bardzo podobne doświadczenie ze Stanów, też właśnie tej, tego wynoszenia do zakrystii w Wielki Piątek. Ale to, to też jest takie pytanie, jak ustawić tabernakulum? Nie, Nie wiem, czy macie taki, taki ząb czasami, że no właśnie wchodzicie do kościoła, chcecie gdzieś się pokłonić, przyklęknąć i trochę nie wiecie, nie gdzie... nie wiadomo, gdzie. <laughs> tak się rozglądasz, nie? Pamiętam moją pierwszą wizytę w katedrze w Los Angeles. Bardzo ciekawa taka, z lat wczesnych dwutysięcznych, po trzęsieniu ziemi. Wcześniejsza katedra była bardzo uszkodzona i zbudowana nową, taką no, mega wypasioną. Przeciekawe są takie współczesne arasy różnych świętych. Po to się tam chodzi, żeby te arasy świętych zobaczyć na ścianach, no ale właśnie gdzieś jest Najświętszy Sakrament? W centrum nie ma. To tak patrzysz, no nie wiem, gdzieś może z boku. Nie ma. Jeden bok, drugi bok. Może gdzieś z tyłu jakaś osobna kaplica. Słuchajcie, jest coś takiego, że yy, rzeczywiście jest kaplica, ale ona jest tak ukryta. Wejście do niej jest jakby w ogóle w jakimś takim bocznym murze, że nie widać nawet którędy. Ona jest tak fajnie zrobiona, że do adoracji się nadaje. Ale pamiętam taki mój to, to taki wkurz, nie? No, gdzie jest mój Jezus? Ja tu przyszedłem, prawda? Oddajcie Jezusa! No, ale za to ołtarz jest w centrum i, i, i celebracja jest robiona także. Są różne, no właśnie, przesłanki. Teraz tak, czasami bardziej tradycyjnie czujący ludzie w kościele powiedzieliby, no je no w starych kościołach przecież zawsze było w środku, nie? Więc powinno być w centrum. Rzecz w tym, że historycznie, no tak jak już mówiliśmy, wcale nie zawsze było w środku i tak naprawdę... Dopiero w kanonie w kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku było wprost powiedziane, że tabernakulum ma być w tym głównym ołtarzu. A już po Soborze Watykańskim II zaczęła się odnowa, która mówi, że właśnie może niekoniecznie, zwłaszcza jeśli tam się celebruje Eucharystię, żeby nie łączyć ze sobą tej obecności owocu Eucharystii przechowywanej, bo to rodzi pewien może taki przestrzenny konflikt dla nas też, gdzie jest zwracać uwagę czy ołtarz, czy tabernakulum. Że może być w prezbiterium, ale może gdzieś z boku albo bocznej kaplicy, żeby było łatwo dostępne. Kluczowe. Łatwo dostępne. Nie tak takie w Los Angeles. No i, i myślę, że warto o tym też pomyśleć, że jednak w centrum jest celebracja. O tym mówią te dokumenty kościelne, o tym mówi rytuał, że mamy tak właśnie formować siebie, naszą wyobraźnię, wrażliwość, żeby zawsze celebracja mszy świętej była tym, o co chodzi. A wszystkie różne formy kultu, poza, mają do Eucharystii prowadzić. Ale jednak te różne formy, one też no, można do nich podchodzić w różny sposób. Nie? Na przykład hmm. to, co wspominaliśmy o tych różnych e, sposobach, kontekstach, gdzie no, podczas różnych nabożeństw można, albo nie można, albo czy można nie zrobić też wystawienie, kiedy warto nie. Zawsze mi się wydaje, że warto pamiętać o tym, e, że. Każda z tych okoliczności ma jakąś swoją symbolikę, jakąś swoją wymowę. Nie? Że mogą być hmm. jakieś rozwiązania, które my bardziej lubimy, mniej lubimy, nie? na środku kościoła, tabernaklu, obocznej kaplicy. Nie? Może być różaniec podczas wystawienia Najświętszego sakramentu, ale bez. Nie, ale zawsze pytanie jest, co my chcemy przez to powiedzieć i jaki aspekt akurat to uwypuka. Nie? Więc na przykład dla mnie jest duża różnica, kiedy nie wiem, podczas różańca. Ja to pierwszy raz to widziałam w Polsce, to przyznaję, ale kiedy, kiedy podczas różańca jest. Jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Okej. Okay. Różaniec ostatecznie jest modlitwą też chrystocentryczną. tak? Jest, znaczy, wspominamy Matkę Bożą, ale, ale rozważamy tajemnicę Jezusa, tajemnicę Jezusa, Jezusa, Jezusa nie? więc okej. Okay, Natomiast, co już z fascynacją patrzyła mnie, sytuacja, w której mamy ołtarz wystawienia Najświętszego Sakramentu, tak? Obok mamy figurkę Matki Bożej, a Różaniec, Celebrans, odprawia. Gdzie? Przy to, to już Panie Jezu, nie Pani zazdrosny, ale... No, Panie, no, Jezu, Panie nie Jezu, Panie, się Manie, że jesteś tu w lewej stronie ode mnie, nie? Albo sytuacja, w której ewidentnie mamy jakąś litanię mm. do którego świętego, no okej, okay, jest to modlitwa za wstawiennictwem świętem, można sobie tłumaczyć, ale, ale po co jeszcze tam stawiliśmy przed ten obraz tego Pana Jezusa? No to... Można, nie? No ale po co? co? Zasadniczo dokumenty mówią, że mamy unikać takiej sytuacji, że przed Najświętszym Sakramentem odprawiamy jakieś nabożeństwa ku czci Matki Bożej i innych świętych. Wyjątkiem jest różaniec rzeczywiście i to wprost mówi dyrektorium pobożności ludowej, że różaniec zraznie na właśnie taką naturę, o której mówiłaś Terezo, nadaje się, żeby pogłębić naszą modlitwę adoracyjną. No i w Polsce rzeczywiście jest taka trochę rozkmina, bo te, te litanie loretańskie to jest jednak bardzo polska tradycja majowa, Czym innym byłaby litania może na, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, nie? Ale bo, no prawda? Tak, jednak. to jednak. No, Albo jeszcze w ale to Co jest kluczem? No, tak. Dobra katecheza. Nie? Polscy biskupi mówią, można, jeśli jest dobra katecheza. No i tuż. Słuchajcie, w ogóle w tej książce, jest w tym rytuale, w tej książce obrzędowej jest kilka takich form kultu. Myśmy nie mówili w ogóle o uroczystej adoracji. Mówiliśmy o tej adoracji w ciszy, tak, która tak. jest czymś takim chyba dość popularnym, ale w gruncie rzeczy... Hmm, Najmniej oczywistym według dokumentów, że raczej adoracja powinna być czymś wspólnotowym, a nie indywidualnym, że powinna mieć jakąś strukturę, gdzie zawsze towarzyszy nam słowo Boże, jakieś czytanie, czy jakiś obraz, przynajmniej taki zapodany nam z, z pisma świętego, że jest jakaś forma też wspólnego uwielbienia, na przykład przez śpiew, czyli. Adoracja z natury swojej, taka właśnie poza mszą świętą, powinna mieć strukturę. Jakiś początek, koniec, przebieg. Cisza jest tam też zachęcana jako takie elementy. I to jest ciekawe, bo może macie doświadczenie w parafiach, gdzie są nie, tak zwane niedziele adoracyjne. No to jest mega wkurzające, że nagle jakaś taka adoracja zamiast kazania. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Również w niektórych diecezjach tak jest, że tam trzecia niedziela danego miesiąca to jest niedziela adoracyjna. Więc nie będzie kazania, ale za to zaraz po mszy świętej robimy wystawienie i przegadamy całe. Bla, bla, bla. Dobre, pobożne rzeczy, ale to w ogóle nie działa, nie? Mam, mam wrażenie. Nie nadzieję, wrażenie. Więc to, to jest jakieś nadużycie, tego nie powinno być. Ale na przykład jest taka ciekawa rzecz, ja przyznam, że sam tego nie robiłem, czy znaczy nie myślałem w ten sposób. Przypomnienie w rytuale, że jeśli mamy... Po mszy świętej adoracji, jako takie przedłużenie uwielbienia, takiego trwania wspólnotowego, właśnie w tym owocu komunii, w jaki jesteśmy z Chrystusem, który siebie daje, to powinniśmy adorować hostię, która została zakonsekrowana w czasie tej mszy świętej. Nie, że przynosimy gdzieś tabernakulum, tylko że to jest dosłownie, tak namacalnie, owoc tej Eucharystii. Przyznam, że nigdy tego nie robiłem, a to jest genialna intuicja. A tu można no. jeszcze i, i o jednej praktyce wspomnieć, bo w sumie my mówimy cały czas o adoracji, nie? ale czasami się robi różnicę między nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu yes. tak, mm -hmm. przy tabernakulum albo adoracją, kiedy rzeczywiście już mamy wystawienie. Nie, ale też rzadko się mówi o tym, że również jest możliwe no wystawienie Najświętszego Sakramentu w Puszce. Nie? Mm -hmm. Też jest taka opcja. Ja na przykład pamiętam takie, yes. to, dla mnie to było ciekawe doświadczenie na początku w ogóle mojej drogi, e, kiedy byłam tam parę tygodni po chrzcie Czechy, nie? więc tereny takie, takie trochę bardziej z takim trochę bardziej hipsterskim podejściem do przepisów liturgicznych. Nie, ale tam akurat się chyba wszystko zgadzało, bo na przykład taka możliwość wystawienia Najświętszego sakramentu w Puśce, nie? gdzie pamiętam takie doświadczenie adoracji w ciszy, no właśnie, adoracji, no tak, nie? Gdzie w sytuacji jakiejś małej kaplicy, nawet jakiś ołtarz czasami się zdarza, taki, gdzie się odprawiano, niestety, a na bo jest tak mało miejsca, że się nie da, nie? Nawet ale, stanąć za tym ołtarzem. Możliwość w ciszy z, tak. z nim ten czas w taki sposób. To jednak myślę, że to jakoś uzasadnia też to wystawianie najświętszego sakramentu, nawet w sytuacji, kiedy no nie ma takich celebracji wspólnych. Nie? No bo mm -hmm. jednak dla człowieka może być ważne, żeby nawet we wspólnocie po prostu sobie posiedzieć i pobyć. Nie? Zresztą moja wspólnota ma codziennie ten czas, tej pół godziny adoracji w jakiejkolwiek formie w ciszy, ale dość często wspólnie. Mm -hmm. Bo to tak najbardziej jest też yy, przewidziane. Choć to nawiedzenie Najświętszego Sakramentu nie jest liturgią. On jest po prostu takim prywatnym, indywidualnym spędzeniem czasu można wtedy wzbudzać jakieś akty, można jakby samemu tak twórczo podejść nie? do tego czasu, który spędzam przed po prostu tabernakulum. Jestem w kościele i wiem, że tam w tej ozdobnej skrzynce jest Najświętszy Sakrament, prawda? Jest, jest sam Chrystus. Znaczy w skrzynce jest, no to uprościłem, wiemy o co chodzi, prawda? A nie urzeczawiając. Kolejnym jakby takim punktem uroczystości byłoby takie proste wystawienie, o kim Ty, Terezo, mówisz, że po prostu otwieramy drzwiczki, nie? I tyle. Nie wiem, czy wszyscy w ogóle rozumiecie, czym jest puszka, bo tak to wiecie, kupujemy czasami, nie wiem, piwo w puszce. Na puszce. <schoolhhh> to nie o taką puszkę chodzi. Ja się tu nie spodziewałam. Przepraszam. Ale Eucharystia to wino. No tak, Nie, nie Ale jesteś na zgorszone. Ale rzeczywiście wiecie, używamy tego pojęcia w przestrzeni zakrystii. Puszka to jest po prostu taki. Ozdobny, wygląda trochę jak kielich, tylko że ma takie zamknięcie jeszcze u góry, nie? No, chyba, że to jest kustodia, i wtedy to jest taka, taka jakby mini, monstrancja bez promyczków, nie? To być może w waszym tabernakulum jest taka właśnie kustodia. W naszych klasztorach właśnie jest zwierzę, bywa, że nie? też jest możliwość otwarcia, nie? że domy mają, mają pozwolenie, mm -hmm. żeby otwierać nie? Na, na, dla wspólnoty. Oczywiście. No i ta najbardziej uroczysta, taka właśnie publiczna adoracja, to byłaby taka z kadzidłem, ze świecami, z szafarzem, który jest ubrany, odpowiednio, żeby też podkreślić tę te uroczystość. No i mówiąc o uroczystości, <laughs> można by jeszcze dużo, dużo mówić o Eucharystii bo poza my, ucztą. Bo my ciągle mówimy o tej w sumie jednej albo może w dwóch formach, nie? A tu mamy jeszcze pielgrzymkę, pielgrzymkę, procesje, procesje. procesję, nie pielgrzymkę, <grymka> Jak ta procesja Bożego Ciała. Ciało, tak? A tak widzicie, się zrywam już troszeczkę, bo ja nie o tej uczcie myślałem. Nie ta i ta o tym dzisiaj. No właśnie, posłuchajcie. No ta... słuchajcie, ci z was, którzy nas oglądają, to pewnie bardziej zobaczą, co się zaraz wydarzy. Ale pamiętacie, że mamy urodziny, nie? No więc skoro mamy urodziny, to uwaga, uwaga, zaraz wracam. O, oh, wow! <laughs> Jednak urodziny. Słuchajcie, słuchajcie. Dla słuchaczy podcast to słuchaczy. <laughs> Tych, którzy nie widzą, postanowiliśmy uczcić właśnie to, że skończyliśmy roczek, więc tutaj się pojawiły takie małe, małe bez z piekarni. I sobie zaraz je spożyjemy, bo w ogóle fajnie ten rok było przeżyć w naszym waszym lidio, Terezo gronie i Błażeju, który stoisz tam za mikrofonami i kamerą. Ale przede wszystkim wam chcę podziękować, słuchacze, i teraz już widzowie, że ciągle z nami jesteście i chcecie, tak się zastanawiać nad liturgią i nad życiem. No tak, i... Dziękujemy też za wszystkie wasze komentarze, pytania. Super jest z wami rozmawiać. I też zachęcamy. Jeśli coś was nurtuje albo coś jest dla was niejasne, to zostawiaj Dajcie pytania, zawsze je czytamy i komentarze. Tak. <noise> I co? Do zobaczenia i usłyszenia już za dwa tygodnie. tygodnie. Do zobaczenia. Dzięki. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez zbiórkę na stronie liturgia.dominikanie.pl i poprzez profil patronite.dominikanie.pl.